Okej, jeżeli chodzi o nęcenie jesienią, jest ono bardzo podobne jak wiosną. Ograniczamy ilość pokarmu dla karpi, ponieważ one mniej żerują i brania są rzadsze, ale jesień to czas na konia, więc jeżeli chodzi o sposób nęcenia, to używamy siateczek PVA. Wiadomo, robimy sobie pokruszone kulki, drobny pelet i robimy siateczkę. Taką siateczkę nakładamy, naciągamy na przypon, no i taki zestaw ląduje w wodzie i uważam, że punktowe nęcenie jesienią daje lepsze efekty niż nęcenie takie typowo dywanowe jak latem, gdzie sypiemy sporo. Chodzi o to, żeby ściągnąć rybę jesienią w miejsce i aby pobrała akurat waszą przynętę. Dodatkowo do takiej siateczki możemy sypnąć sobie garść kulek pod zestaw. Czyli mamy garść kulek, siateczkę z przyponem i taka drobna kupeczka tego jedzenia dla naszego misiaczka leży sobie na dnie i w spokoju, z cierpliwością czekamy na branie.